Cześć w lesie. Zapraszam na grzyby. Muchomor czerwony. Jeden i drugi. Zaraz obok tych muchomorów dwa borowiki szlachetne. Zobaczmy tego pierwszego. Twardy trzon chyba będzie dobry. No i ten drugi. No, wyglądają świetnie. I tutaj na środku takiego w miarę pustego miejsca wśród brzóz i trochę sosen też jest w okolicy. Rośnie sobie ten cudny prawdziwek. No i jest też przydrożny borowik. Ale cudo. Klasyk. Ale piękny. Następne borowiki przy drodze, dość solidne, twardy trzon, bardzo fajny. I zaraz obok następny. Tak naprawdę największego nie zauważyłem. Przeszedłem obok niego, nawet koszyk sobie postawiłem dość blisko, a on sobie rośnie tutaj. O takie chodzi. Jakoś tak szczęśliwie się układa, że na każdym grzybobraniu ostatnio udaje mi się znaleźć kozią brodę. No i teraz też szczęście mi dopisało. Grzyby fajne, tylko trzeba je dobrze oczyścić, bo niestety są tak zbudowane, że bardzo łatwo i bardzo dużo śmieci do nich wpada w tych wszystkich zakamarkach, ale warto się poświęcić, bo grzybek jest pyszny i bardzo zdrowy. Są też podgrzybki brunatne, co prawda nie w takiej ilości, jak można byłoby się spodziewać w połowie października, czy prawie w połowie października, ale jakieś nieśmiałe już się pokazują. Do tej pory w koszyku znalazło się parę sztuk. Zwykle o tej porze roku było ich znacznie więcej. Ale fajnie, że są w ogóle. Spójrzcie, są dwa dość podobne grzyby. Oba mają pierścień. Oba mają bulwę. Kapelusz jasny. No może nie identyczna barwa, ale w sumie dość podobna. Tu jakieś są strzępki na tym kapeluszu. Ale to jednak są zupełnie inne grzyby. Tego nie polecam jeść. Muchomor zielonawy, czyli dawniej zwany stromotnikowym, a to smaczna, pyszna czubajka kania. Jakie tutaj mamy różnice? Ten muchomor stromotnikowy wyrasta z bulwy, która jest w takiej, w cudzysłowie, skarpetce. A ten czegoś takiego nie ma. Ta bulwa jest jednolita. Kołnierz
oczubajki kani. Nie jest przyrośnięty. Porusza się, można go ściągnąć, przesunąć. A u mohomora jest on przyrośnięty. Spójrzcie, wyraźnie to widać. Śmiertelnie trujący grzyb, jeden z najbardziej trujących w ogóle grzybów. Już niewielka ilość potrafi zabić człowieka. Objawy nie pojawiają się od razu. Mogą pojawić się po kilku albo nawet kilkunastu godzinach. Różnica jest mimo wszystko znacząca i lepiej, żeby się nie pomylić. Słońce już wysoko, a w koszu no właściwie nie ma jeszcze połowy. No ale jakieś tam grzyby są. No taki mech jest w tym lesie, jakby ktoś dywanem wszystko wyłożył. Niesamowite. Grzyby dopisują nadal. W koszu już jest dość dużo. No i jest kolejna przyjemność. Zobaczmy tego prawdziwka. Trzon twardy, powinien być grzybek zdrowy. No to spójrzmy, czy tak rzeczywiście jest. O, zdrowiutki. Do kosza. Są jeszcze dwa bardzo ładne prawdziwki. Tutaj jeden. Chociaż tam miał miękki kapelusz. To nie wiem, czy będzie taki ładny. Ale ten może będzie inny nieco. No jest dzisiaj drugi siedzeń sosnowy. Co prawda, spójrzcie. Same brzozy. Tu jedna, druga, a on między nimi. Siedzeń brzozowy? No nie, oczywiście. Siedzeń sosnowy jak najbardziej. Tutaj resztki sosny. I on sobie przy nich wyrósł. Krąglutka sztuka. Bardzo regularny kształt. Dobrze wytnę go. Jakoś tutaj od tego pniaka przykryję grzybnie, żeby nie wyschła. No i tak się prezentuje. Siedzeń sosnowy, szmaciak gałęzisty, kozia broda. A tak po prostu bardzo pyszny grzyb. Rano było dość chłodno, 4 albo 5 stopni. Kiedy zajechałem na parking przy lesie, to wszystko było białe, oszronione. Było dość zimno, ale był jeden duży plus tej sytuacji. Nie było strzyżaków. Teraz, kiedy zrobiło się słonecznie i ciepło, tego robactwa jest niesamowita ilość. Kosz już pełen, więc czas do domu. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam i do zobaczenia w lesie. Cześć.